Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ byli blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Jest coś strasznie niepokojącego w Jezusie, w tym fragmencie Ewangelii, jego pęd, jego ogień, który każe mu iść na przodzie aż do Jerozolimy. Coś, co sprawia, że nie da się tego tekstu słuchać ani czytać od tak spokojnie. I w dodatku ta przypowieść, którą wypowiada właściwie przed najważniejszymi wydarzeniami swojego życia. Przypowieść, która mówi na pierwszy rzut oka o niesprawiedliwości, o Bogu, który jest niesprawiedliwy. Ale jak popatrzymy głębiej, zauważymy, że prawdziwa tragedia dopiero chowa się w głębi tekstu. Dlatego, że może być tak, że swoją wiarę będziemy trzymali zawiniętą w chustce naszego strachu, braku zaufania wobec Pana Boga, naszych lęków, wyobrażeń, różnych rzeczy. To jest prawdziwa tragedia, która sprawia, że nic nie może się w naszym życiu pomnożyć. I potem mamy pretensje, najczęściej do wszystkich wokół, ale nigdy do siebie, choć tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, żeby coś w życiu zyskać. Temu, kto ma, będzie dodane. Nasza wiara może się rozszerzać, nasza wiara może rosnąć, jeżeli tylko puścimy ją w ruch, jeżeli tak jak Jezus będziemy dynamicznie szli ku misterium paschalnym.